Myśli, uczucia i zamiary Waszej osoby ukochanej. Witam serdecznie, kochani moi słuchacze na moim kanale i zapraszam Was do oglądnięcia wróżby z kart Lenormanda w całości. Oglądnijcie cały filmik, ponieważ jest tylko jedna wróżba, czyli nie ma żadnego wyboru grup. I zobaczymy sobie myśli, uczucia, zamiary Waszej osoby ukochanej. Kochani, bardzo Was proszę o nowe subskrypcje, o lajki z kciuczkiem w górę, o komentarze, czy ta wróżba z Wami rezonuje. Zapraszam również, jak zwykle, na wróżby indywidualne. Napiszcie mi na e-mail. Mój adres e-mailowy oczywiście jest wyświetlany wszędzie na moim kanale, w moich filmikach, pod filmikiem i w komentarzach znajdziecie mój adres e-mailowy. Napiszcie i termin dostaniecie za 1, 2 lub 3 dni od razu, jeśli jesteście w potrzebie, nie tylko jeśli chodzi o problemy miłosne, emocjonalne, ale również zawodowe, przeprowadzki, finansowe, z dziećmi czy z pracą. Nie wiecie, co zrobić, jesteście w kropce, w dylemacie, proszę, napiszcie mi e-mail, a ja postaram się szybciutko zobaczyć w kartach i doradzić Wam coś. Zapraszam. Dobrze, więc zaczynamy, moi kochani. Od myśli. Tutaj są jakieś problemy. On wie, że te problemy należy wyjaśnić. Tutaj te problemy powinny się wyjaśnić, ale w głowie ma on jakieś frustracje, jakieś lęki. Tutaj może były jakieś kłótnie między Wami, spowodowały kłębowisko tutaj negatywnych myśli, problemów, jakiś marazm emocjonalny. Ta osoba chce, żeby było znowu dobrze, żebyście się pogodzili, ale lęki jakieś, czy jakieś tutaj, nie wiem, Wasze kłótnie, czy coś, co może tą osobę zraniło, sfrustrowało bardzo, nie pozwalają jeszcze na kontakt. Być może ta osoba jeszcze się boryka tutaj lub jest zablokowana, by napisać, by się otworzyć na Was. W sercu, emocjonalnie, ta osoba ma nadzieję, że wszystko jeszcze się ułoży, że będzie balans i harmonia i zgoda, pogodzenie się, tak? Ale nie do końca jest ta osoba może szczera lub może myśli o Was, że nie jesteście szczerzy, że jest tu jakiś fałsz. Być może chodzi też o seks, tutaj w pierwszym, nie o uczucia głębsze, nie o miłość jakąś głębszą, tylko o seks po prostu. I ta osoba tutaj będzie coś zagrywać lub myśli, że Wy zagrywacie coś, że chcecie tylko może go wykorzystać, czy macie jakieś nieszczere tutaj zamiary. No, być może ta osoba też gra na dwa fronty lub ktoś z Was tutaj w relacji jest nieszczery w uczuciach, tak? W sprawach właśnie uczuciowych, miłosnych. Jest tutaj ktoś nieszczery lub jakiś fałsz w tej relacji. Ta osoba tutaj to odczuwa. Nie do końca jest tutaj szczera miłość, szczere uczucia są, tak? Nie są szczere uczucia. Ktoś zagrywa, ktoś nie pokazuje swoich autentycznych uczuć, twojej autentycznej twarzy, tak? Tylko się maskuje i coś udaje. Jakie są zamiary? Zamiary, ta osoba tutaj myśli i jakby odwraca się od tych problemów, komplikacji, które są między Wami, tak? Są jakieś opóźnienia, jakieś komplikacje, problemy, z których nie możecie tutaj wyjść, z którymi się borykacie. Jest też presja czasu, by to wyjaśnić. Jest tutaj napięcie, presja czas, najwyższy czas, by wyjaśnić już te wszystkie komplikacje, ale jest tutaj duży balast, duży problem, by te sprawy wyjaśnić. Czeka Was jakaś mozolna praca, mozolna, długa, ciężka droga, by te wszystkie komplikacje, labirynty tutaj wyjaśnić, by było dobrze, by się pogodzić, by była znowu zgoda i miłość, tak? Nie wiem, czy była jakaś zdrada tutaj, czy jest jakiś właśnie fałsz ukryty w emocjach, ponieważ tutaj coś Was obciąża, są blokady straszne, by się pogodzić, by być może mieć znowu kontakt. No i coś Was tutaj przygniata, tak? Jakieś są problemy, czyli ta osoba chciałaby ogólnie wyjaśnić te konflikty, ma też nadzieję na zgodę, ale na razie są ogromne blokady, frustracje, no i jakieś komplikacje, gdzie się wydaje, że nie można znaleźć jeszcze wyjścia z tych ciężkich, trudnych, zawiłych jakichś sytuacji.
No ale mam nadzieję, że wszystko się niedługo, pomimo tych blokad, jeszcze obciążeń, balastów, wyjaśni. Tego Wam najbardziej życzę. No tutaj takie wyszło mi dzisiaj czytanie. Napiszcie mi, czy to się zgadza z Waszymi historiami. Ja pozdrawiam Was serdecznie. Życzę oczywiście samych pozytywności. Do usłyszenia już wkrótce.